No, cześć, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie. Z tej strony Kosmo i witam was na moim kanale na YouTubie po raz kolejny. Dzisiaj pokażę wam historię pewnego Sima. Sima, który jest Simem wyjątkowym. Sima, którego cechy charakteru są tak naprawdę w każdym z nas. Tak dokładnie chodzi o niego, ostatnio najsławniejszego Sima na moim kanale. Czyli chodzi o Boba Pancakesa. Przyjrzyjmy się temu, jak on i jego żona pojawili się w grze, jak zostali przedstawieni, dlaczego w ogóle zostali małżeństwem. Porozmawiamy o różnych teoriach spiskowych, które właśnie otaczają samego Boba, jego małżeństwo, Elizę i tak naprawdę całą wieszbową Zatoczkę. Zahaczymy o wszystkie części Simsów, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, oczywiście dzwoneczka i wszystkiego, a następnie do oglądania. Bob i Eliza zostali jej przedstawieni po raz pierwszy 4 sierpnia 2014 roku, czyli niecały miesiąc przed premierą The Sims 4. W angielskiej wersji językowej ich przedstawienie brzmiało tak, teraz pokażę Wam wideo, w którym ich przedstawienie będzie pokazane i na dole będą napisy z takim tłumaczeniem dosyć szybkim, jak to wygląda dosłownie. He never drinks more than two cups of coffee a day. One New Year's Eve, he stayed up until midnight. When the going gets tough, he watches daytime television. If at first he doesn't succeed, he doesn't try again. He is the most, least interesting sim in the world. He doesn't always eat breakfast, but when he does, he makes pancakes. A teraz pokażę Wam, jak wyglądało to w polskiej wersji. Pegi 12. Oto, Borys! Szlafrok to jego druga skóra. Jest niewidoczną duszą towarzystwa. Świetny w roli słuchacza w domowych dyskusjach. Kiedy coś sobie postanawia, nigdy tego nie osiąga. Jego ognisty temperament potrafi rozgrzać jedynie patelnie. A jego życiowe marzenia są płaskie, niczym naleśniki. Poznajcie tego fascynującego przeciętniaka! I jak sami widzicie, tłumaczenie na język polski przedstawia Boba w trochę innym świetle niż w wersji angielskiej, bo w wersji angielskiej dokładnie zaznaczono, że jest on najnudniejszym simem na świecie. Cóż, ja tak nie uważam i dlatego właśnie pojawia się ten materiał, w którym analizujemy sobie to, jak jego rodzina i jak wszystko po prostu wygląda w najnowszej wersji gry. Na renderach przedstawiających The Sims 4, Bob jest przedstawiany jako osoba dość ponura, w takim szlafroku, z chawą, w klapkach. Eliza się być tam patrzy na niego z boku, jest też niezadowolona, a jego ekspresja twarzy jest po prostu najzwyczajniej smutna. I nie ma co się temu dziwić, bo według cech charakteru Bob jest ponurym samotnikiem. Dodatkowo jest jeszcze niechlujny, ale pomimo swojego charakteru, Bob pracuje w karierze kuchmistrza na stanowisku żywieniowca, w czym się właśnie spełnia, i wydaje się być to jego pasją, więc, jakby to, że pracuje w karierze, która jest jego pasją. Chodzi tam, rozwija się cały razem, ma też jakieś tam umiejętności gotowania, no ma nawet kilka umiejętności. Jest zupełnie przeciwieństwem jego cech charakteru, no bo samotnik, niechlujny, ponury i tak dalej. Raczej nie spełniałby się w karierze swojej, a on jednak jakieś tam awanse dostaje, jakoś sobie w tej pracy radzi i no jak mówiłem, on nawet marzy o tym, żeby zostać tym kuchmistrzem, więc spełnia się, co jest właśnie przeciwieństwem jego charakteru. Eliza natomiast ma cechy takie jak materialistka, schludna i perfekcjonistka. W przeciwieństwie do Baba, Eliza nie pracuje, jakby można powiedzieć, zajmuje się domem, coś w tym domu robisz, w szczególności zajmuje się kontaktami z innymi simami i to też jest przeciwieństwem do jej jakby cech charakteru, bo same cechy, właśnie naszych bohaterów, są totalnymi przeciwieństwami. Wiecie, Eliza jest schludna, bo jest niechlujna, Eliza jest materialistką, bo jest taki ponury, samotny i w ogóle. I dodatkowo Eliza jest perfekcjonistką, więc są totalnie, totalnie po prostu dwa przeciwieństwa. I tutaj pojawia się pierwszy konflikt, bo, bo pomimo, właśnie swoich. Cech charakteru, ciężko pracuje. Pracuje na marzenie Elizy, bo marzeniem Elizy jest mienie pięknego domu i itd. A jego cechy wskazują na to, że jest raczej leniwy i wycofany. Można powiedzieć, że po prostu tak jak właśnie w tym filmiku, który widzieliście wcześniej, gra określa go jako takiego typowego nieudacznika, a cechy Elizy nakierowują nas na to, że jest ona wiecie, taką kobietą sukcesu, ma wielkie marzenia, pragnie wiele rzeczy, tak? A nie pracuje ona i tak naprawdę żeruje ona na pensji Boba. Opis rodziny pancakeów sugeruje nam to, że para nigdy nie była ze sobą ogólnie szczęśliwa i zdaje się, że żadne nie potrafi tak naprawdę uszczęśliwić siebie nawzajem. Również sugeruje nam to, że para w naj, najprawdopodobniej w najbliższym czasie się rozstanie. Więc no, wszystkie jakby znaki z nieba i z, wszystk, z każdego innego miejsca sugerują nam to, że para nie jest dla siebie stworzona. I Teraz zastanówmy się właśnie, jak doszło do tego, że Pankejki się pobra, pobrali, jak oni się w ogóle mogli poznać. Tutaj zaczynają się moje spekulacje i moje teorie spiskowe. I według mnie, tutaj zaczynam po prostu bajkopisa, że się nagle stanę, zobaczycie zresztą. Według mnie historia tej dwójki idealnie jakby obrazuje to, jak wyglądają małżeństwa aranżowane przez rodziców. Wiecie, to jest dosyć popularne w krajach jeszcze wschodu, że tam jakieś tam... Hmm, hmm, Małżeństwa są aranżowane przez rodziców, bo jakieś wpływy i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to idealnie to pasuje. Zastanówcie się, bo chłopak z takiej dosyć dobrej rodziny, pracowity, już mający pewną pracę, mający jakiś tam dom i Eliza, może troszeczkę biedniejszej rodziny, ale mierząca wysoko, marząca o, o, o bogactwie, o stabilności i wiedzę. Yy, rodzice organizują po prostu spotkanie młodych. Wszystko szybko zmienia się w jakieś takie zauroczenie i powoli zaczyna wybiegać spod kontroli. Rodzice chcą, aby ta para się pobrała jak najszybciej. Szybciej I tak się staje. Po czym Eliza pokazuje swoją prawdziwą twarz, takiej wiecie, kobiety roszczeniowej, wymagającej, stresującej tego Boba, wymagającej od niego zbyt wiele, a Bob z takiego młodne, młodego, wesołego chłopaka, być może tak mogło być, wiecie, staje się takim totalnym przeciwieństwem, takim niechlujem, na niczym mu już nie zależy, zaczyna lubić po prostu spędzać czas samemu. Para przestaje się dogadywać, wiecie, żadne z nich nie wyobrażało sobie takiego życia w małżeństwie. Albo. Dodatkowo jest tym wszystkim przetłoczony. Po pewnym czasie postanawiają, że nie będą spać w tym samym łóżku, co jest faktem, bo zauważcie, że w domu Pancake'ów mamy dwie sypialnie: jedna jest urządzona w taki styl typowo męski, mamy tam jakieś sprzęty do ćwiczeń, komputer i tak dalej, a druga jest taka różowa, dziewczęca, można powiedzieć wręcz barokowa, taka wystawna. I, I właśnie w tym momencie my zaczynamy grę, jakby wszystko nakierowuje nas na to, że ta para się totalnie nie dogaduje, są totalnymi przeciwieństwami. Pojawia się wtedy nasza ingerencja, wchodzimy do domu małżeństwa przeciwieństw, małżeństwa, które właśnie nawet nie dzieli wspólnego łóżka. I wszystko kieruje nas na to, żeby to małżeństwo się rozwiodło, aż do pewnej sławnej aktualizacji do December 4, gdzie słyszymy pewne imię, igi, i wszystko się zmienia. Kim jest Igi, zapytacie się. Igi jest, uwaga, synem Boba i Elizy. Jego opis e, Jessima nakierowuje nas na to, że jego narodziny mogą mieć wpływ na uratowanie małżeństwa jego rodziców. Jak Iggy pojawił się w ogóle w grze? Jak wiecie, Maxis, gdy pojawiają się jakieś aktualizacje, czy jak pojawiła się aktualizacja ze zmianą całego wyglądu gry, całego interfejsu i tak dalej, wszyscy Simowie pojawili się w galerii, gdzieś tam i można było ich pobrać. Tak samo było właśnie z Iggym, konto Maxisowe wstawiło rodzinę, Boba Pancake'a, Elizy i właśnie małego Iggy'ego, czyli syna I, i, i wygląda na to, że małżeństwo znowu jest szczęśliwe. Ale czy na rodzinę dziecka mogło oznaczać to, że wiecie, naleśnikowe małżeństwo jest na dobrej drodze do tego, aby zacząć na nowo. Tego nie wie nikt, ale ja w sumie zakładam, że pojawienie się dziecka w małżeństwie raczej niczego tutaj nie zmienia. Być może na krótki czas, ale wiecie, taka różnica według mnie charakterów, taka różnica charakterów według mnie nie jest do obejścia. Na sam koniec e, warto wspomnieć o tym iż wielu graczy Simsów twierdzi, że rodzina Pancakes jest odświeżeniem rodziny Nowak z The Sims 7. Nie wiem czy pamiętacie rodzina Nowak z The Sims 1. Rodzina Nowak z The Sims 7 to są e, to jest Jan i Anna, osoby które pojawiają się w samouczku do Sims 7, jak włączacie grę. Mieli oni właśnie imię Jan i Anna, natomiast w angielskiej wersji, co musimy zauważyć, nosili oni imiona Bob i Betty. Betty jest skróconym imieniem Elizabeth, a imię Eliza też funkcjonuje, tudzież Eliza, też funkcjonuje jako skrócenie, właśnie Elizabeth. Więc jakby tutaj wszystko się łączy, mamy dwóch takich simów. Dodatkowo Jan w Deci 1 miał długą brodę. Tutaj bo też ma brodę, Betty miała podobny kształt fryzury do Elizy, więc wszystko się łączy, jakby oni mieli ze sobą jakieś koligacje. To prawda, nie jest to nigdzie potwierdzone. E, natomiast e, są oni jakoś według mnie połączeni. To jest taka, wiecie, ciekawostka, że e, jakoś tam twórcy gry przemieszczają to do najnowszej części no i tutaj przychodzi moje pytanie do was, co wy sądzicie o rodzinę Pancakes? Wielu z graczy pisało właśnie, że w ich grach Eliza jest w ogóle wyjątkowo flirciarska w stosunku do simów, innych simów, a Boba gdzieś tam zawsze zostawia ze sobą w tyle. Nie, nie ukrywajmy, że Eliza jest jedną z bardziej hejtowanych postaci w The Sims 4 i niewielu graczy ją lubi, tak było u mnie na, na kanale, to na pewno widzę, że wy też nie bałacie do niej jakąś niesamowitą sympatią, Także jestem ciekawy, co wy o tym wszystkim sądzicie, no, zważając na to, że jest to dosyć specyficzna rodzina i jest dosyć sławną rodziną w December 4, wydaje mi się, że każdy może mieć różne opinie. Dodatkowo, no, tak jak mówiłem, są też osoby, które Elizę broniły, no bo mówią, że dziewczyna z ambicjami, taka ma faceta nieudacznika, który nie potrafi spełnić jej e, zachcianek. Również są takie osoby, również z takimi zdaniami się spotkałem, więc jestem ciekawy, jakie wy macie zdanie na ten temat e, i bardzo chętnie o tym poczytam sobie. Ja jestem zdania, że ja jestem totalnie Team Bob i wy napiszcie, czy jesteście Team Bob, czy Team Eliza. Timbob jest mi żal jego, że w takiej sytuacji się znalazł. Ale fajnie, że mają oni to dziecko, no i być może uratuje to ich małżeństwo, chociaż nie sądzę jakie Bob powinien mieć życie, o tym pomyślimy i myślę, że nagram taki film, który będzie nazywał się, który będzie miał, wiecie, taki koncept, w którym będziemy dawali Bobowi życie takie, jakie po prostu powinien mieć, jakie mu się należy, ale to pewnie w jakiejś dalszej przyszłości zrobimy, bo po prostu, jeżeli chodzi o moje filmy, no to Bob Pancakes i cała rodzina Pancakes po prostu na moim kanale ostatnio króluje i pojawili się oni, nie wiem, na pięć ostatnich filmów chyba z trzy razy u mnie, no tak, bo był ten film o życowych tragediach, o włączeniu um, The Sims, o zostawieniu The Sims na całą noc i wcześniej jeszcze były 25 śmierci wszystkie, także no sporo tego było. Jeszcze przecież później Eliska pojawiła się w Barabara, więc zapraszam was do wszystkich tych filmów do obejrzenia i do wygłoszenia waszej własnej opinii na temat tego, co sądzicie o rodzinie Panklików i o naszej, i mojej teorii spiskowej, czy sądzicie, że aranżowane małżeństwo to jest coś, co mogło się w ich przypadku wydarzyć. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, to napiszcie. Ja oczywiście wszystko przeczytam, bo przecież opcji mogło być naprawdę wiele. Póki co dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki film spiskowy wam się podobał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego, do zobaczenia i cześć z piąteczka. Pamiętajcie, że liczy na wasze komentarze, subskrypcje, lajki i wszystko, bo ostatnio po prostu wyświetlenie na moim kanale to jest jakiś totalny hit i dziękuję wam bardzo za to. Mam nadzieję, że będziemy tak... będzie nam tak to szło dalej. Dziękuję Wam wszystkim bardzo, bo został widzimy się o Dziękuję do zobaczenia i cześć. Życzę mi powodzenia na studiach, bo powiem wam szczerze, że jest póki co ciężko. A taki mały update z życia prywatnego. Także do zobaczenia wam i cześć!